Druga część, rozmowa 10 października 2006 roku z Jackiem Sznadlem na temat hańby domowej i książki Szczęsnej oraz Beacon Park. Jak one zareagują, bo one chyba nie czytały. Nie czytały tego jeszcze. Tak. Ale też na przykład nie poruszają, no to nie o tym piszą, nie? Ale Marianion, bo to następna taka osoba jak Miłosz, której nie można ruszyć, nie? Tak. Już czajnik chyba możesz przyjąć. Ależ on się kotuje. Co? Ostry on kotuje wodę. Długo tak, trzyma. Tak. Długo trzyma, tak. Mhm. Więc słuchaj, taka generacja... włączone? Tak, też jest włączone. Tak. Generalna uwaga, mam poczucie, że tego tekstu Szczęsnej Beacon nie dyktowała chęć rzeczywistego pogłębienia i zrozumienia problemu, tylko jak to się mówi w kolokwialnym języku, dokopania mnie, prawda? Tak, tak. Bo po prostu wtedy one by to zupełnie inaczej pisały i nie byłoby wielu takich kłamstw czy półkłamstw, które są bardzo wyraźne. Na przykład PZPR byłem w celach walerodycznych, zresztą nierealizowanych. Więc to mi przypomina, słowa Walenrodys powstało później, ale to mi przypomina taki moment, bo przecież po pierwsze trzeba powiedzieć, że ta partia to był Instytut Badań Literackich, wszyscy się znali, prawda, można było, ja mogłem wygłosić ten, ja jak wygłosiłem ten cały swój speech, że nie jestem marksistą, że to w ogóle ten marksizm nie ma sensu, to myślałem, że oni mnie wyrzucą z partii zaraz. Nikt mnie nie wyrzucił. Byłem już, mogłem sobie mówić co chciałem, prawda, więc to taka a minimalizuje, ona mówi, że ja minimalizuję, czy bagatelizuję swoje zaangażowanie z czasów stalinowskich, że w partii był tylko szarym członkiem. No przecież nie miałem nigdy żadnej funkcji partyjnej. Mało tego, w organizacji ZM Polskiej też nie miałem, nie byłem żadnym kierownikiem koła czy coś takiego, prawda, to było, więc to nie było bagatelizowanie. Cele walerodyczne, więc było coś takiego jak weryfikacja Wiblu i pamiętam, że chyba tej weryfikacji albo przewodniczył, albo przeprowadzał ją Stefan Treugut. I to było koło 60 roku, tak mi się zdaje, ale dokładnie nie pamiętam. Ja się zastanawiałem, czy już nie machnąć na wszystko ręką i powiedzieć tak, weryfikujecie mnie, to już mnie nie, proszę mnie nie weryfikować, ja nie chcę być duży pan. Weryfikować negatywnie. Tak. I to było, jak to się przeciągało, tam inni byli, zbliżał się jakiś wieczór, nie pamiętam jaki to był miesiąc i chodziłem tym korytarzem, tam i z powrotem i w końcu pomyślałem sobie tak, no to co potem Janina mi mówiła, no ale poprzez to forum, do którego dociera o wiele więcej jakby informacji i tak dalej, no może na coś można oddziałać, na nic nie można oddziałać jak się jest z boku. Pamiętaj, że w roku 60 czy 59 to takich jakichś zorganizowanych form oporu nie było. Zresztą ja zawsze niechętnie przyłączałem się do jakichś... Masówek. Proszę? Masówek. Tak, do jakichś form zorganizowanych potem, że tak powiem, z wielkim oporem w latach 90. przyłączyłem się do tego popierania Żółkiewskiego. Ale po nocy długich teczek, jak to się mówiło, czy długiej nocy teczek, wydawało mi się to ważne i dlatego to zrobiłem. Nie Żółkiewskiego, tylko Olszewskiego. Olszewskiego, tak.
Więc nie byłem nawet marksistą, deklarowałem to, to jest prawda. Ale jednak jeszcze 10 lat później zachwycał się wierszami Adama Warzyka i chwalił go, że sprzymierza się z patetycznymi konwencjami okresu. To jest raczej tutaj nie pochwała, tylko opis. Bo przecież co tu dużo powiedzieć? Te wiersze Warzyka są, powiedziałbym, przynajmniej niektóre z nich najmniej rażące na tle tej twórczości socrealistycznej. Chłop zebrał ziemię, jest zabity w domu. Żyd, że ocalał, jest zabity w drodze. W kronice smutnej teraźniejszych rzeczy przyszłość raniona, coś takiego. To bardzo ładny wiersz. I niezależnie od tego, że powiedzmy ten chłop zebrał ziemię, że tu się czai za tym, jakby ta antykomunistyczna partyzantka źle widziała, ale jestem dotyka Warzyk czegoś prawdziwego, a nawet powiedziałbym, wiersz o Stalinie jest jednym przykładem takiej ody klasycystycznej, bardzo pięknie napisanej, prawda? I jakby to powiedzieć, nie ma wulgarnej takiej publicystyki, jaka była, no powiedzmy właśnie wiersza Woroszyńskiego. Więc to jest raczej opis, a nie pochwała po latach. Dlaczego? Dlatego, że ja uważałem w ogóle, że Warzyk jest twórcą pewnego typu kodu poetyckiego, czy sposobu mówienia poetyckiego, który jest ważny dla poezji polskiej i w tym sensie on tu jest niedoceniony. Tak jak powiedzmy wiele rzeczy jest niedocenionych, ceni się jednych, a nie ceni się innych. Przykład tylko jeden, bo to nie należy do tematu. To, że nie docenia się w ogóle późnej poezji Witolda Wirprzy, uważam za wielkie nieporozumienie, bo to był bardzo wspaniały poeta. Więc no potem są jakieś opisy, które są jakby prawdziwe. Został publicystą PiS prawicowych. Apelował o nową Norymbergę dla komunistów. No przepraszam bardzo. Zbrodnie komunistyczne nawet przewyższały chwilami część zbrodni sądzonych, prawda, nazistowskich, czy które popełnili ludzie sądzeni. To dlaczegoż nie apelować o nową Norymbergę, a to jest jako przytyk, jako wyrzut. To jest taka wyliczanka, która za każdy kolejny element tej wyliczanki jest silniejszym zarzutem do prezesa. Agitował za wyborem Jana Olszewskiego. No przepraszam bardzo, nie uważam Jana Olszewskiego za czarną owcę, publicysta PiS prawicowych. Ale to one nazywają to pismami prawicowymi. Dla mnie nie było to ważne. I jak powiedziałem tobie wcześniej, napisałem taki artykuł, gdzie był pierwodruk, czy nie w Arkanach, już nie pamiętam, o problemie lewicowości i prawicowości. I napisałem, że nie czuję się ani lewicowy, ani prawicowy i na wstępie chyba tego tekstu cytuję taki wywiad Józefa Piłsudskiego, bardzo mało znany, z 26 roku, tylko nie wiem, czy przed przewrotem tuż, czy zaraz niedługo po przewrocie, że pojęcie lewicowości i prawicowości straciło swoje dotychczasowe znaczenie. Ja myślę, że Piłsudski jakby dorozumiał znaczenie rewolucji bolszewickiej, bo to już było parę lat potem, i zobaczył, że ta lewicowość jest bolszewicko-totalitarna i to wszystko się zmienia. Że to straciło sens, pamiętasz? Że wnosi zachodnie jak wnosi kulturę zachodnią, tak wnosi też zachodnie rozumienie lewicowości. Tak, i pamiętam moment taki bardzo dramatyczny, no mniej w moim życiu, ale także to już było w latach 80. Była w Instytucie Francuskim, był wtedy albo naczelny, albo któryś z naczelnych takiego pisma francuskiego, tylko nie pamiętam, czy to był Le Nouvel Observateur, czy coś takiego. I ja wystąpiłem tam, oczywiście po francusku była cała ta dyskusja z krytyką pojęcia lewicowości i prawicowości. Chyba byłem już w tym, po tym artykule i podniósł się człowiek, którego nie znałem. Podniósł się człowiek, którego nie znałem
Widzisz, moje problemy z nazwiskami. Francuz czy Polak? Nie, Polak, bardzo znane nazwisko. No, który powiedział, że polemizowałby ze mną, że on uważa, że pojęcie lewicy może być ciągle uważane jako za pojęcie istniejące i słuszne. To było chyba także na fali tych tendencji, kiedy Janek Lipski założył partię socjalistyczną, niby w ciągłości z Ciołkoszami, wiesz, i tak dalej. Ja Jankowi powiedziałem, no wiesz, ale słowo socjalizm nie jest za bardzo popularne w Polsce. To ma zresztą do dziś bardzo złe strony także, bo to jak gdyby powoduje, tak, że pewne rzeczy zupełnie umykają naszemu oglądowi czy ocenie. Czekaj, no to wyrzucisz, no ten, którego zatłukli przy moście Śląsko-Dąbrowskim, no. Szczepański. Nie Szczepański. Jan Strzelecki. Strzelecki. Podniosła się ręka i okazało się, że to był Jan Strzelecki, który polemizuje ze mną. I ja się z nim umówiłem, no to dobrze, to w takim razie, wie pan, dobrze byłoby, żebyśmy o tym osobno porozmawiali. Tylko już nie doszło do tego, bo wcześniej, rozumiesz, jacyś, prawda, wyborowi komandosi z UB zatłukli go koło mostu Śląsko-Dąbrowskiego, prawda? Trzeba pamiętać, że jak przedstawiano w telewizji takich mizernych chłystków, a Jan Strzelecki był rosłym, silnym mężczyzną, alpinistą. On by, wiesz, tak by mu nie dali rady, a kij, którym pokazywali, że go zabili, to był kijek taki, wiesz. Więc w każdym razie to jest jednak bardzo charakterystyczne, że do dyskusji o prawicy i lewicy nie doszło z tego względu, że ta, prawda, ja to nazywam właśnie skrajna, faszystowska prawica, bo jestem gotów tak określać jednak ustrój hitlerowski też, to wywodziłem i w Hajmie Domowym w jednym z późniejszych wydań jeszcze gdzieś, zatłukła po prostu tego kogoś, Janka Sztyleckiego, który bronił tej no, prawdziwej orientacji lewicowej. I nieprawda jest, co one tu piszą, że ja jestem przeciwko orientacji lewicowej, bo ja mówię, że i w XIX wieku i później ruch lewicowy to był ruch, który się opowiadał po stronie ludzi rzeczywiście jakoś uciemiężonych, rzeczywiście, prawda, przez los i nie tylko przez los, ale przez społeczeństwo w jakimś sensie, wiesz, zepchniętych na margines, ale nastąpił eskamotaż i do pojęć tych lewicowych przyczepiły się kierunki totalne, czyli cały kierunek w Związku Sowieckim czy niemiecki i tak dalej. No przecież ilu było komunistów partii nazistowskiej? W miejsce słowa eskamotaż słowo polskie. No. Poproszę. Eskamotaż, ładne. Maskarada, zamaskowanie. Pseonacenie. Przeinaczenie, tak, tak. Ale żeśmy Jantek pseonacył. Tak, tak, no więc coś takiego. Więc ja po prostu, nie jest tak, że ja ten ruch lewicowy odrzucam i że jest u mnie pojęcie prawicy i lewicy, to dowodzi ich ignorancji, nie czytali między innymi tego, co Janek Śpiewak, prawda, mi się wychował, bo że tu coś będzie. O, nie widziałeś tego tam. Nie. Ja tam jestem. Właśnie pojęcie prawicy i lewicy. A to jest ważne, bo to jest... Zresztą nie sądzę, żeby one miały chęć w tej chwili potępiać Śpiewaka. No na pewno nie. Masz spis treścić? No proszę. Chyba na początku. Ale wiesz co? Właściwie w tym momencie dotykamy pewnej rzeczy, która jest absolutnie fundamentalna i dotyczy pewnej aksjologii i wartości. Bo tak naprawdę, i to może bardziej ważne dla młodego pokolenia, pytanie można by postawić z Gubia Frank czy na innie takie. Co złego było w tym akcesie inteligencji
do władzy. Przecież to dobrze, jeśli inteligencja idzie pod pachę razem z władzą i razem buduje swoją ojczyznę. O co tak naprawdę w tym chodziło? No rozwin. Innymi słowy, mówię tutaj jakby z pozycji tej dzieciarki, nie? Która może tak, czytając to zastanawiać. Wydaje mi się, że tak, że to jednak jest cały czas spór o system wartości, który jest oczywiście także sporem historycznym. Zaczyna się tak naprawdę, nie wiem czy nie sięga za daleko, tak, ale pewno rusofilską orientacją jeszcze Rzeczpospolitej pierwszej, potem w czasie, no w pierwszej może mniej, ale w czasie zaboru, gdy ktoś ten problem stanął, nie? Potem przechodzi... No i w dwudziestoleciu najgłębiej. Najgłębiej. Prosowieckie. Tak, tak, i wtedy, gdy mieliśmy, bo właściwie... Gdy I po wojnie, że my się ja to napisałem w posłowiu do hańby domowej, tam jest cały ustęp, że my w Polsce, no nie wszyscy, przejęliśmy się najbardziej wpływami rosyjskimi, kiedy kultura rosyjska znajdowała się na sowieckim dnie, prawda? Tak, tak, tak. To jest, ja wiem, ale gdyby wyroszli ten sprawę, to można by zobaczyć taką sytuację, że mamy nie 44 rok i komitet PKWN czy NKWD, ale mamy ten pierwszy komitet, czyli 1920 rok. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że w 20 roku inteligencja polska, pisarze, opowiadają się po stronie Republiki Białostockiej. Więc ona się opowiedziała w sytuacji, gdy to wszystko było zmiękczone, czy jak tutaj ona używa takiej metafory białej rękawicy, prawda, w innych okolicznościach. Czy jeśli było to, jak się dzisiaj mówi przy okazji komputerów, tym łagodnym, jak jest łagodny po angielsku? Czy delikatny, miękki? Przy komputerach się używa tego. Że to właściwie była powtórka z 20 roku, tylko w łagodniejszej wersji. No tak, oczywiście. I ta łagodność pozwoliła, wydaje się, na to, że w ogóle nagle okazało się, że to, co tam byłoby wyostrzone jak kurwysyn, to tutaj nagle budziło to, ta łagodność. Tam groziła utrata niepodległości, tak, ledwo co odzyskanej kilka miesięcy wcześniej, a tutaj niby ta niepodległość miała dalej być. Oczywiście ja czytałem coś o 20, nie wiem kto to pisze, Mackiewicz może pisze w Lewej Wolnej, że tam też już się szykowali inteligenci do współpracy. Pamiętaj, a kto współpracował z Machlewskim wcześniej? No. To jest jeden z tych plebanii w Wyszkowie, Machlewski. Tak, Machlewski, tam był Kom i trzeci Dzierżyński. Jeszcze ktoś, ale kto dobrze zna Machlewskiego? Ten, który napisał na plebanii Wyszkowie, Stefan Żeromski, albowiem współpracował z nim w Niemczech przy wydawaniu swoich książek. Prowadził jakieś tam inicjatywy wydawnicze miał Machlewski. To nie był, wiesz, to nie był Żydek z Kołomyi, bez szkoły, który nagle poszedł w górę, czy jakiś z dołu samego Budiony wyniesiony na czoło konnej armii, tylko to był jednak inteligent i tak dalej. Nawet, wiesz, no Dzierżyński też nie wypadł, prawda? To Mackiewicz o tym szeroko pisze, prawda? Koligacja litewsko-rodzinnych, jaki to był miły, łagodny człowiek, prawda? Wiesz, bo mnie się wydaje, że cała ta sytuacja opisana przez twoich rozmówców w hańbie domowej, nie wiem na ile teraz z tym, czy tu będą jacyś rozmówcy, czy tylko one omówią hańbę domową. Nie, będą na pewno. Więc cała ta sytuacja jak gdyby trochę zaciemnia właśnie, mówię, realną i historyczną sytuację z lat 50. I zaciemnia też, jakby nie pamięta o tamtej sytuacji z 20 roku, bo tylko w tym, bo sytuacja po wojnie, tej drugiej wojnie się skomplikowała i dzięki temu wydaje się, że nagle to wszystko zaczęło mieć charakter, nie wiem, także hamletyzowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę jednak
tak naprawdę jednak bez względu na praktyki życiowe i wybory, ta sytuacja wydaje mi się była czysta i prosta. I była według mnie, który się w tym za mocno nie zagłębiał, ale że sytuacja była identycznego wyboru, jak, przed jakim można, wyobraźmy sobie, można było stanąć w 20 roku. No niby podobnie, ale sytuacja w 20 roku była jakby łatwiej odepchnąć to, co jest dzikie i nowe, a trudniej odepchnąć to, co już jest oswojone i wydaje się mniej dzikie. Dlatego, że to dzikie pokonało coś bardzo dzikiego, czym był nazizm. Tak. Już też? Mhm. Mało tego, cała rusofilia, trochę prosowiecka, bo sobie przypomnij, co Wajkowicz pisał, nawet Carbackiewicz, co pisał o rusosowieckiej, wiesz. Było tak, że na ławach wiadomości literackich, powiedzmy Łobodowski przeciwstawiał się Wandzie Wasilewskiej, komunistom, ale jednocześnie oni też i oswajali, prawda, ten Związek Sowiecki i tak dalej i łudzili. I mi się wydaje, że to oswajanie, że tak powiem, sprzyjało niepewności tych dowódców wojskowych, czy bić Rosjan po 17 września, czy nie, prawda? Gdyby poszli, to pierwszy generał, o którym się mówiło, Niemcy w sprawie katyńskiej, no na M, no mniejsza. Gdyby on postanowił raczej bić się z Rosjanami, to przynajmniej sprzedałby swoje życie inaczej, on poddał całą dywizję Niemcom, prawda? Więc, ale ja myślę, że to byli czytelnicy wiadomości, już może mniej miesięcznika Wata, że tu nastąpił, tak jak w całej Europie, front ludowy we Francji, powiedzmy, faszyzm włoski to też było niby to, tylko w słowo trochę innym kierunku, pewnego typu, innej jeszcze drogi, prawda? Blätter, który tak groteskowo wręcz, nienawistnie opisał rewolucję bolszewicką na południu Rosji, w tych tamtych republikach, potem uważał, że faszyzm włoski, nie nazizm niemiecki, ale faszyzm włoski jest może jakimś wyjściem, wiesz, bo nie jest ani komunizmem, prawda, ani niemieckim nazizmem. Więc to była cała zgmatwana sytuacja. Mnie się wydaje taka ogólna rzecz w stosunku do tego, co tu piszą te panie. Że ja, zwłaszcza w miarę jak potem jeszcze pisałem o tych problemach i w posłowie i tak dalej, starałem się sytuację jakby pogłębić i skomplikować i rozszerzyć, wiesz, wycieniować, to one dążą w kierunku odwrotnym, żeby ciosami jakiegoś topora ujednolicić prawa, lewa, ja idę na prawo, prawda? Ten jest dobry, ten. A w ogóle nie biorą pod uwagę, co ja myślę, co ja pisałem także o prawicy. Ale wiesz co, ja bym tutaj, jakby zarzut techniczny, który można postawić temu tekstowi i tym paniom, jest bardzo prosty. Trzeba było przyjść do Sznadla i go odpytać. No one chciały. Tak? A to tego nie wiedziałem. Tak jak pisze Maciek Urbanowski w tym mailu, tak? To one dzwoniły do mnie. Chciałeś pójść na rozmowę? Jakiś rok temu. Aha. I nic nie chciałeś? Bo uważałem, że biorąc pod uwagę sposób pisania ich i gazety wyborczej, ten mój wywiad w ten czy w inny sposób, nawet jeżeli ja się przyznam do wszystkich zdań, które tam są, to będzie wybór jakiś, nie będzie pewnych rzeczy, to będzie jakoś zmanipulowane, wiesz? Aha. Więc tego zarzutu bym stawiał. Bo ja jestem za rozmowami, prawda, nawet z ojcem Rydzykiem, mówiłem ci? Nie. Tuż przed wyjazdem do Lakazwilu jestem u mojej córki, tak. Jest godzina 9:30 wieczorem, komórka mi się odzywa. Halo? Dobry wieczór, to mówi ojciec Adeusz Rydzyk. Pierwsza moja w życiu rozmowa. Czy pan może ze mną rozmawiać? Ja mówię, nie widzę powodu, żebyśmy nie rozmawiali. Tak. Aha, no dobrze, i proponuje mi katedrę w Toruniu. Wow. Katedrę gdzie? Co? Gdzie katedrę? On ma tam taki jakiś, wiesz, wydział uniwersytecki, coś założył. Ale na UMK? Nie.
U siebie tam, bo on zaważył, tak, rzeczywiście. Tak, tak, no ja się wykręciłem w dwóch zdaniach, on mnie nalegał, więc... Aha, aha. To tak, mhm. Tak mówię, że rozmawiam, dlatego, mhm. że mam nie rozmawiać, chociaż no, nie chciałbym być do niczego przypisywany. Ale tu z nimi też, ale one widać po prostu z tego tekstu, że to jest, nawet by należało użyć słowa manipulowanie, wiesz? Podpływanie się wiesz, kalkami. Wiesz, jak chodzi o aksjologię, to co tak. powiedziałeś, to operowanie... To jest niedobra. Kiedy ja występowałem, że ja nie chcę się przypisywać ani tu, ani tam, prawda? No to jest to, że ja pisuję w pismach, które one uważają za prawicowe, to nie znaczy, że ja sam chcę się tego określić. I że te pisma takimi są. Co? I że te pisma takimi są. Tak, to jest jeszcze, to jeszcze byłoby, że w ogóle ta aksjologia ma dalej prawo bytu, bo jak mówię, pierwszy marszałek Piłsudski zauważył, wyciągnął wnioski, ja to nawet powiedziałem Janowi Józefowi Szczepańskiemu, który się niesłychanie zdziwił, to jest w moim wywiadzie z nim, więc takie domowy też to jest. Wiesz? Coś się tutaj, coś staraliśmy w tej chwili powiedzieć, a chciałaby jeszcze powiedzmy wrócić do tej ich książki. Jak się ona okaże. Ale wiesz, jak myślę sobie, to właśnie dla pewnej równowagi, choć takie rzeczy się nie robi. Ale nie wiem, czy w twojej książce, ale taki wywiad, bo ty napisałeś o sobie i o swojej drodze sam, ale taki wywiad z tobą, no. z podobnych pozycji, jak gdyby, jak ty robiłeś w stosunku do innych, też prawie, że mógłby się znaleźć w hańbie. No, żeby... On niby trochę jest, bo oni mi coś zarzucają, polemizuje, wątki, które będą się pojawiać później. Na przykład cały mój kawałek rozmowy z Andrzejem Braunem o rewolucji francuskiej. To jakby jest w poetyce tego szkicu, który ja napisałem, który w końcu Andrzej Nowak powiedział, że jak tylko będzie miejsce, to go wydochuję. Kiedy ja jakby odrzucam Andrzejowi Braunowi, mówię, proszę pana, deklaracja praw człowieka tak, ale cały terror rewolucji nie. I ten totalny charakter. Chociaż nawet Napoleon, to jest wyjście z rewolucji drogą, właściwie niby demokratyczną, a naprawdę totalną. Bo totalnie była chęć, wiesz, zmiany Europy w pola bitewne. To co potem robił Hitler, prawda? Razem z końcowym epizodem, że jeden i drugi połamali sobie zdarnie buty pod Moskwą, prawda? Tak. Więc ja już powiedzmy tak bardzo, byłem jakby eksjologicznie bardzo osadzony, wiesz, to znaczy parę rzeczy jeszcze tutaj doszło, zawsze może w ostatnich czasach moje rozważania nad naturą człowieka, że tak nad genomem ludzkim, nad tym, co nazwałem homo martifer, wiesz, i próba pogłębienia, czy jakiejś konkretnej analizy, to są te dwa poematy, które niech sobie leżą, bo ja myślę, że ja jeszcze zobaczę, wiesz, czy na co dopiszę, co zmienię, to jest jakby dopełnienie tej mojej aksjologii. Ale ona już jest hańbilka, nie ma także prawica dobra, lewica nie dobra. Ja tego robię, po prostu wychodzę z założenia, że tylko konkret. Mówić trzeba o konkretach, prawda? Mówić trzeba o konkretach. I jak najgłębiej i z dobrą wolą. A tutaj tego wydaje mi się tym autorkom to nie, bo one mają swoje założenia, mają taki publicystyczne. Ja, publicystyczny, który jakby wyklucza, wiesz, to jest właśnie ta formacja tych jednostronnych publicystów gazet wyborczych, wiesz. One wyciągną pewne zdarzenia i tak dalej, ale dalej już nie pójdą. To jest bardzo ciekawe, to tak jak Janek Lipski analizował w wywiadzie ze mną postawę myślenia. Znaczy cały jej bogactwo intelektualne. Ona nie pójdzie dalej, żeby przezwyciężyć pewnego typu swoje postawy, to znaczy to miał marki i tak dalej. Czyli Jany to brak swojej relacji bardziej niż dyrektor. No nie, że może, jeszcze tak zastanawiam się tam, wiesz, jak sobie przypominałam, że może Romek Zimand, ale Romek Zimand też chyba nie, bo to o Walickim jakby mówił, a może Walicki. Walicki też nie, bo przecież wiadomo, jak był Walicki w ogóle był, jakby w pewnym sensie bał się takiego solidarnościowego wybuchu, wiesz. To zresztą pisał jakieś petycje, no więc nie jest to takie łatwe, tak, że ona to zaangażowana publicznie, gazety wyborczej, prawo, lewo, wiesz, dlaczego ja, no te rzeczy,
Stałem się tylko tak znowu, czy kolorowianym, to ja tego nie wiem przecież, nawet ja tam piszę... Panu, no, to jest takim trochę. Tak, ja tam piszę przecież na wstępie o czymś takim jak odnotowanie strony, która coś tłumaczy, która jest to, co nazywa okolicznościami łagodzącymi, rozumiesz? I cała moja analiza jest Lorda Grzyma na końcu. No to, to co Konrad już powiedział Lordzie Grzymie, że pewnego typu aferki, kiedy na nich pada rozpędów, które pada Lord Grzym, który nie wie, czy dobrze zrobił skacząc do łodzi, czy nie zrobił, że nie został na pokładzie, to samo tutaj, ale jest jeszcze prawda obiektywna, która wyraził ten komandor tej koronami kacie, ten wielki patrzmy, który wszyscy, no takie tylko satysfakcje, który pokonała tą patrzmę, która miała zawsze do niej wygląda, i to co to mówisz, tak ci dali opuścił pokład zdanie. No to bardzo ciężko to zapraszam, wiesz, że im się dało, że oni ciągle są w kręgu stanie, jeszcze nie wiem, morskiej tradycji europejskiej, a nie, że się zbliżali się poza tym, to wiesz. Więc to mi się wydaje, że cała ta, jakby to powiedzieć, jeżeli paradoksalnie użyję, on to lubię etyki, wiesz, wygląda troszeczkę inaczej i ja to próbowałem zarysować, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś jakby poważnie poszedł, próbował to pogłębić potem po mnie. I one widzą tylko jakby takie izolowane wypadki, zaangażowania, recenzje, a całej próby zmierzenia się z problemem nic. To człowiek kuszony przez zło. Ale wydaje mi się jeszcze jedna rzecz, że przy tej problematyce nie sposób jak gdyby, to jest trochę powtórka dzisiaj z historii też, że gdy mówi się o tych, którzy ulegli systemowi, PRL-owi, to nie mówi się o tych, którzy kusili i którzy byli tym głównym jak gdyby złem, tym, którzy tu przyjechali na tankach, którzy przyjechali z całym aparatem, z całą obecną i ze wszystkimi możliwymi narzędziami w ręku. Że to jest pewne przechylenie jak gdyby obrazu czy tej patwy powiedzmy w jedną stronę bez pokazania, że zaraz to nie było tak, że oni byli sami i próżni. Znaczy, że na drugiej stronie nie było tych kusicieli, którzy są pierwszymi poruszycielami całej tej sytuacji. Nie no, byli, co, to dlatego ja napisałem po hańbie domowej kolaborantów, żeby pokazać, że kolaboranci wypłynęli w tej atmosfery prosowieckiej dwudziestolecia międzywojennego albo z libertynizmu dwudziestolecia. Oczywiście to się nie musiało sprawdzać, nie wiadomo jak, czy w ogóle czy bym na to poszedł. Tak samo jak część z tych ludzi znalazła się właśnie na emigracji, Krzywicka na przykład, prawda, oni byli promotorami, to różne rzeczy mogły być, ale przecież tam bez tych wszystkich, no VAT już był przekręcony, ale jeszcze służył, wiesz, więc mało tego, on przyjechał do Polski z Kazachstanu, ale był tak przerażony, że go znowu założą do więzienia albo tego, że przecież też jak był wicedyrektorem PiW-u, to ja nie mówię, że on chciał tego. Jakie książki okropne tam wychodziły polityczne w tym PiW-ie. Więc wiesz, to było połączenie wielu czynników. Nacisk, że tak powiem, moralno-egzystencjalny, chęć przeżycia pewnych ludzi, jednak terror, wiesz, no bo któryś z moich rozmówców mówił, o pewnych rzeczach się nie wiedziało, ale pewnych rzeczach się wiedziało, to chyba Witek Wieprza, wiesz. Więc to bardzo, Wieprza ma zresztą pewne powody inne, bo on siedział po flagu całą wojnę, więc też patrzył na to w inny sposób. Ale byli ludzie, którzy, no Warzyk na przykład, który potem całkowicie od tego wszystkiego odejdzie i który już tylko może powiedzieć zwariowałem, bo czuję, że tu jakaś klęska jego życia, wiesz. Ale Miłosz to jest tylko taką postacią, wiesz, jednostronną, dlatego, że rzeczywiście nie pisał żadnej odwinaczej Stalina i tak dalej, ale moment, że on poszedł w tą dyplomację, też jest jakimś ujęciem się. To było, słuchaj, w tej biednej, powojennej Polsce. Świetne wyjście w sytuacji. Także w sensie bytowym, tak, innym, tak. Wiesz, on pod koniec 1945 roku wsiada na statek z Janką i płynął sobie do Waszyngtonu. No, tak. Więc to oddziaływało zresztą, jak, a potem ta rzecz, którą najbardziej emigracja zarzucała, jak on te biedne sieroty, wiesz, rodzaje tak jak Krzysztof przez, może to doczytyło jeszcze młodszych, jak on chciał te sieroty ze Stanów przesłać do Polski.
I tu emigracja powiedziała nie, że to ja chcę, żeby ich zrobione najemczały w komunistycznych. A więc on za tym optował. Mało tego, podpisał, przyłączył się do światowej petycji o uniewinnienie tych, którzy sprzedali tajemnicę bomby atomowej. Prawda? No ale, przepraszam cię bardzo, uważam, że to były gesty komunistów wtedy. Prawda? Ratowanie Rosenbergów. Na pewno. A wiesz, kim pan podpisał? Nie pamiętam, gdzie to znalazłem, bo to trzeba odnotowywać, bo to jest atrybucja. Razem z Jeanne Hersh, która była wtedy, prawda, bardzo z nim zaprzyjaźniona i która tłumaczyła chyba, już nie pamiętam, Doliny Isy czy coś na francuski, wiesz? Czyli czy on robił ryb, to ona to tłumaczyła. Ale podpisali przeciwko tej egzekucji, prawda? A to było przecież no, coś, co straszliwie pogłębiło potem zimną wojnę, wiesz? I masowe wydatki na zbrojenia i tak dalej, to zresztą oni mieli, wiesz, Rosenbergowie mieli korekcje polskich, polskich Żydów komunistów. Tam zresztą było więcej tej zdrady, no, ta piątka z Oxfordu, wiesz, ale w każdym razie Miłosz. Ja na zasadzie, krótko, ale idzie siłą rozpędu, daje się mianować, wiesz, tylko potem widzi. I teraz to jest problem do dziś nierozwiązywalny. Jeśli nie wolno tego rozwiązywać, to nie kończysz po naszych sprawach, ale i nie wiadomo. Po prostu on stanął w obliczu, że nagle na tle fali, który on protestował, już takiego chwalenia komunizmu, powstaje fala pisarzy antykomunistycznych. W 1948 roku ukazuje się już ten rok Orwella, prawda? Już zaczyna się, on nagle sobie czuje, że jeszcze trochę, a on nie będzie tym wiodącym. Rozumiesz, o co mi chodzi? I żeby nie za późno zerwać. Skoczyć, żeby zdążyć skoczyć do tego nowego pociągu, który... Tak, więc to jest, wiesz... Powiem ci, że ja bardzo często, nie wiem, intuicyjnie podejrzewałem go o pewnego rodzaju czasem koniunkturystyczne. Nie, bo tu to, co Sergiusz Piasecki pisze, prawda, o nim w najgorszych słowach, ale on sam potem pisze, że mam poczucie, że zdradzimy Polskę, prawda? Ile tam reform? Ale już instynkt podpowiada mu, że rodzi się zupełnie inny, ważny ruch intelektualny, rozumiesz? Już gdzieś w tym czasie już Herig zaczyna pisać Inny Świat, prawda? No, chyba wcześniej Kessler i tak dalej. On musi o tym wiedzieć, a poza tym jedno też tam było ważne, że miał poczucie, że jako ten sekretarz ambasady to już nie jest takie oczywiste, że to środowisko francuskie, inaczej trochę myślące, będzie go akceptować. On jest jego zdjęcie na balkonie, czy na koło ambasady, ale z kim? Z Aragonem, wiesz. No, on napisał w Roku Myśliwego, o czym nie wiedziałem, no to mi dużo powiedziało, ale już po zredagowaniu. Przypomniałem sobie, przeczytałem to wcześniej, że między Rzeczki i Julia Hartwig krążyli wtedy koło ambasady, dawali takie pisemko. No, myślę, że wtedy Międzyrzeczki już się przekręcił, wiesz, na tą stalinowską stronę, a Julia Hartwig chyba też, chociaż nie dała tego dowodu, inaczej to wyglądało, gdyby Pruszyński wrócił. Patrz, ile rzeczy zależy od zwykłych przypadków życiowych. No, tyle na dzisiaj, trochę żeśmy ruszyli, a reszta pewnie jak wyjdzie stać. Może tak, wiesz, to wtedy trzeba będzie może jakoś uporządkować, a to, co ty mówisz, może byś to włączył w takim razie co innego. Gdyby się chciało, więc ja też chciałbym być w trochę lepszym miejscu psychicznym niż teraz jestem, bo teraz bardzo się czuję, wiesz. Już nawymyślałem mojemu lekarzowi, że jest dosyć tego, że no źle się czuję, nieskuteczne są te leki, wiesz. I ja ci czasami coś tutaj jakby odmykam, ale rzeczywiście to się nadaje do jakiejś, do renowacji się nadaje do stronika. Słuchaj, teraz nie, ja 4 lat jestem na środkach. Co się dzieje, że tak dziwnie zaiwania? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, stop.